Drodzy braterstwo, wracamy do naszych rozważań przedpamiątkowych w tym roku i postanowiliśmy w związku z tym omówić sobie drugą Mojżeszową, rozdział 12. Przynajmniej jakąś część wersetów, a może całość, ale nie wiem, jak to będzie z czasem. W każdym razie te kwestie związane z antytypem pamiątki. Aczkolwiek właśnie, żeby nie robić tego tak jak zwykle, że typ, antytyp, bo to wszystko jest w tomie 11 tam opisane i dosyć szeroko omówione, to jednak no, gdybyśmy mieli z tego korzystać, to by jak zwykle zajęło nam to nawet być może rok albo dwa, więc tak szybciej postanowiliśmy właśnie bazować głównie na tekście biblijnym, a do tych innych rzeczy po prostu sięgać w miarę potrzeb i możliwości, czyli jako badanie tematyczne po prostu to potraktować. I ostatnio omówiliśmy werset 5, czyli w kwestii przygotowania do pamiątki, że mieli oni przygotować baranka zupełnego, samca rocznego, mieć będziecie z owiec albo kóz, weźmiecie go, albo w innym przekładzie. Baranek będzie bez skazy, samiec jednoroczny, wziąć możecie jagnię albo koźle. No i czy ktoś chciałby przypomnieć tak w dwóch zdaniach, o czym to było, to bardzo bym poprosił. Czemu baranek, czemu bez skazy, czemu samiec, czemu jednoroczny, czemu jagnię albo koźle? No proszę. Proszę bardzo. Baraneka zupełnego, czyli zupełny, znaczy nie bez jakichkolwiek braków, czyli w pełni władzy swojej, w pełni swoich możliwości. Tak jak w innych miejscach jest mowa o tym, że na ofiarę były składane te baranki jakieś ślepe czy kulawe, miał być zupełny ten baranek, bez braków. A więc chodzi o doskonałą, o postać doskonałego człowieka. Samiec, czyli że no, ktoś, kto może być wodzem, tak? Zwykle, jeżeli jest powiedziane o samcach, czy też o mężczyznach, to są kandydaci na to, żeby być wodzem. Na przykład w Egipcie chłopcy mieli być topieni w Nilu. Natomiast dziewczynki, nie, dziewczynki mogły żyć. Nil przedstawia, ponieważ Egipt przedstawia świata, więc Nil przedstawia te mętne prawdy świata. I w tym mieli być topieni ci bardziej zdolni, nadający się do nawodów. Natomiast Mojżesz został zachowany od tego. Rocznego, znaczy, że dojrzały już. Że to ma być nie to, że ktoś zbyt młody, a dojrzałość do prorokowania, do tego, żeby być nauczycielem w Izraelu, osiągało się w wieku 30 lat. I w tym wieku też Jezus rozpoczął swoją misję jako nauczyciel. Będziecie z owiec albo z kóz. Weźmiecie go. Czyli, że i owce, i kozły są zwierzętami czystymi. Czyli miał być ze zwierząt czystych. Jak to się mówi, trzoda czysta, więc co znaczy czysty? No, parzystokopytny przeżuwacz.
te dwa warunki trzeba było mieć, czy musiał było zwierzę spełniać, żeby być zwierzęciem czystym. No i owce i kozy spełniają te warunki. Wiadomo, że część, to było też dane dla wygody Izraelitów, część z nich było hodowcami owiec, część hodowcami kóz, więc nie było problemu, żeby nie było problemu ze zdobyciem takiego zwierzęcia na ofiarę. Ponadto no, wiadomo, że charakterystyka owiec i kóz jest nieco inna, ale w przypadku rocznych zwierząt to jeszcze nie ma jakiegoś istotnego znaczenia. To w późniejszym wieku dopiero takie mocniejsze, zadziorne cechy charakteru zwykle się kształtują. Tak z grubsza, dziękuję. Dziękuję bardzo. No dobrze, i przejdźmy teraz do wersetu 6, czyli druga Mojżeszowa, rozdział 12, werset 6. Biblia Tysiąclecia mówi tak. Będziecie go strzec aż do 14 dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. Tak? Będziecie go strzec aż do 14 dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. Czy w innych przekładach macie jakoś inaczej? No, u mnie jest między dwoma wieczorami w Biblii Gdańskiej. Ja też mam o zmierzchu. No właśnie. I które tutaj z tych dwóch wyrażeń jest bardziej właściwe? No chyba to jest gdańskie, między dwoma. Znaczy, myślę, że to między dwoma wieczorami jest takie dokładniejsze, bo pierwszy wieczór to był między 15 a 18 i 18, o 18 znaczy zmieniała się data i zaczynał się 14 Nisan. No i wtedy należało zabić tego baranka, kiedy rozpoczyna się 14 Nisan. I później, ale 14 Nisan zaczynał się od wieczora, który trwał od 18 do 21, czyli następne 3 godziny, czyli między tymi dwoma wieczorami należało go zabić. Między wieczorem 13 Nisan, który kończył się 18, a wieczorem 14 Nisan, który zaczynał się po 18. Dziękuję. Czyli konkretnie, dokładnie o 18. No tak. Prawda? Tak. A nowsze tłumaczenia Biblii co robią? Unikają tego. Tak. Robią. Po co komu takie tam? Robią. Biblia Poznańska. Zabije je pod wieczór. Biblia Rakowska to stare tłumaczenie akurat, ale też mówi. A wieczorem dnia 14. Tak. Biblia Tysiąclecia o zmierzchu, tak jak czytałem. Przekład żydowski Izaaka Cylkowa nad wieczorem. Biblia, przekład EIB, a w tym dniu wieczorem. Przekład ekumeniczny, wtedy o zmierzchu. Biblia Lubelska mówi dobrze, między dwoma wieczorami. Mieses, czyli też to jest pięcioksiąg Mojżesza J. Mieses, zaczyna przed wieczorem. Tak? Biblia Paulistów, a pod wieczór. W ogóle hebrajska Tora, rabin Sahe Pekarik ma tak. I cała zgromadzona społeczność Izraela zarżnie go po południu. Co się przejmować, nie? No tak, też ma rację. UBG zabije go pod wieczór. Biblia przykład Jakuba Wójka ku wieczorowi. A tymczasem jest dosyć istotna sprawa, że on miał być zabity między dwoma wieczorami, tak? Ale dla współczesnego czytelnika jest to o tyle trudne, że jakby zabije go między dwoma wieczorami, no to myślę sobie, no to między wieczorem jednego dnia, a między wieczorem drugiego dnia, nie? I dlatego zabijają go, owszem, wieczorem, ale 14 Nisan po południu.
nie na początku 14 Nisan, tylko 14 Nisan jest dniem przygotowania i na końcu 14 Nisan go zabijają, przed końcem tam 14. I to jest bardzo interesujące także z różnych innych punktów widzenia, nie? No, bardzo. Zabijają go gdzieś tak właśnie po południu, nie? Tak jak Pan Jezus zginął o 15, umarł. Czyli przed 15 w sumie, tak? Nie tam. Ale on umarł o godzinie 15, o to mi chodzi. No oni go zabijają właśnie tak na koniec, żeby 15 to już jeść, nie? Bo dla nich Pascha to jest właśnie wtedy i oczywiście, że wtedy jest przecież zabicie baranka, nie? Pomijają, że to miało być 14 między dwoma wieczorami, czyli na początku. No, będzie go trzymało, będą go trzymali do wtedy. No ale najwyraźniej są mądrzejsi, nie? Od tego. No nie wszyscy są mądrzejsi. No. A jakie to ma w ogóle dla nas znaczenie? Że między dwoma wieczorami. Między konkretnie wieczorami którego dnia, a którego dnia? Między wieczorem, tym 13 Nisan. Znaczy między tym wczesnym wieczorem 13 Nisan, a późnym odwrotnie. Wieczorem 14 Nisan. Odwrotnie, ale tak. No. No. Tylko bardziej mi nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że dzień, co znaczy słowo dzień w Biblii? Co może znaczyć? Może znaczyć 1000 lat nawet, nie? Jakie inne okresy może znaczyć dzień? Może być rok. Jakie jeszcze inne okresy może znaczyć? Może być na przykład wiek. Może być wiek, prawda? Wiek żydowski, wiek Ewangelii. Tak? Może znaczyć, to jest ileś razy to podkreślone w Biblii, prawda? Może znaczyć 40 lat, może znaczyć 7 tysięcy lat, może znaczyć cały okres stwarzania, czyli 49 tysięcy lat, nie? I tak dalej. Więc w związku z tym, między dwoma wieczorami, to jest na zbiegu dwóch dni miał zostać zabity Jezus. Na zbiegu jakich dni miał zostać zabity Jezus? W związku z tym w antytypie. No, między wiekiem żydowskim, a wiekiem Ewangelii. No, dokładnie. Pomiędzy końcem wieku żydowskiego, a początkiem wieku Ewangelii. Prawda? Między dwoma wieczorami. Koniec tego, a początek tego. Czyli dokładnie w tym momencie, w którym go zabił. Został zabity. Prawda? Kończył się właśnie wiek żydowski, a zaczynał się wiek Ewangelii. I między innymi jeden z tych końców i początków miał miejsce w momencie śmierci Jezusa. Tam są inne zakończenia, prawda? Proroctwo mówi, że baranek był zabity w połowie ostatniego tygodnia. No. W połowie, czyli że ostatni tydzień to pół było przed, ale pół już było za. 3,5 roku. Tak. Tydzień lat. Dlatego jest między dwoma wieczorami, prawda? Ale jest tutaj w ten sposób. W związku z tym 14 Nisan pokazuje z tego punktu widzenia cały wiek Ewangelii, prawda? Co też jest ciekawe dla innych rozważań. Jakby sobie iść antytypem z tego punktu widzenia. No dobrze, ale to myślę, że nie ma tutaj aż tak istotne. Spójrzmy do Ewangelii Mateusza, rozdziału 14, wersety 15 i 23. Ewangelia Mateusza, rozdział 14, wersety 15 i 23. Mateusza? Tak. Mateusza, rozdział 14, wersety 15 i 23. Może przeczytajmy nawet nie tylko, tylko te dwa wersety, ale może od wersetu 13 do 23 przeczytajmy, albo nawet do 25. Od 13 do 25. To jest chwilę po tym, jak Pan Jezus dowiedział się,
że Jan umarł. No ale to już tam nie jest tak istotne. Bardziej istotne jest to, co przeczytałem w wersetach 15 i 23. To bym poprosił, siostro Grażynko, jak masz, od 13 do 25 wersetu. Albo ktoś inny. Ja do telefonu mówię, a wyłączyłam głośnika. Powtórz proszę i będę miała moment. Od 13 do 25 wersetu. Ale Księga Wyjścia? Nie, Ewangelia Mateusza, nie. 14 rozdział. Już moment, pani, już będę miała. Moment. 14 rozdział już mam. I od 13 do 25 wersetu. Już. I jak będziemy czytali, to proszę, żebyście zwrócili uwagę na wersety 15 i 23. Proszę. Już. Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się stamtąd z Łodzi na miejsce pustynne osobno. Lecz tłumy wiedziały się o tym i zjazd poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli. Gdy nastał wieczór. Pustynne, proszę? Mówię, że podkreślam, że gdy nastał wieczór, albo gdy nadchodził. Aha, a, dobrze, powtórzę. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli. Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział, nie potrzebują odchodzić, wydajcie im je. Odpowiedzieli mu, nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł, przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie. Następnie wziął się 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom. Uczniowie zaś tłumom jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Do 21? Nie, nie, jeszcze do 25. Aha, 5. Zaraz też przynajmniej uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on tam przebywał. Widzicie? Wieczór zapadł. No. Łódź zaś była już sporo stadów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o 4:00 straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Dobrze. No i teraz zobaczcie, w wersecie 15 jest mowa, że gdy nadszedł wieczór, była kwestia, że już jest tak późno, że powinni zacząć rozpuszczać lód. Ale tutaj jeszcze było jedzenie, jeszcze było rozmnożenie i tak dalej. Po czym? A gdy rozpuścił lud, nastał wieczór. To co? To już minęła cała doba od tamtego czasu? No właśnie. Dlatego jest między dwoma wieczorami. Pierwszy wieczór nastał, jak zaczęła się kwestia z rozmnożeniem, czyli zaczęła być 15 godzina. Nie? Czyli taka pora obiadowa akurat, sam raz, dlatego była tutaj kwestia, że no, trzeba ich rozpuścić, niech idą sobie coś zjedzą, bo jest pora obiadowa. Taka już i to już taka dość późna pora obiadowa, prawda? Ale mówi Pan Jezus, że nie, nie, wy ich nakarmcie. No a później ich już rozpuścił, czyli rozmnożył, zjedli i czas się rozstać. I gdy nastał wieczór, sam już był. Czyli ten drugi wieczór, czyli nastała godzina 18, był już sam. Czyli te 3 godziny to zostało
załatwione i ten nurt został rozpuszczony. A później byłoby już noc za chwilę, no bo o czwartej straży nocnej przyszedł do nich. Czyli jeszcze został sam i potem do nich dołączył w nocy. Więc widać, że pierwszy wieczór i drugi wieczór były tego samego dnia. To jest bardzo istotne z punktu widzenia, żeby to zauważyć, że to nie jest tak, że to sobie tylko mówimy, że a no tak to jest. W Biblii jest wyraźne, są tego ślady. I w tej historii to widać, że był wieczór, a potem był drugi wieczór. No. A myślę, że widać to, tak? No dobrze, czyli w tą stronę. No dobrze. To kolejna sprawa. Macie baranka przetrzymać u siebie aż do 14, dnia 14 tego miesiąca. Co to znaczy i czemu? Albo będziecie go strzec, będziecie go przechowywać, będziecie go chowali. Do 14 dnia tego miesiąca. Jeszcze raz, się to zanosił? Baranek musiał zostać zabity w oznaczonym czasie. Nie 10, 11 czy 12, tylko właśnie 14, na przełomie tych dwóch wieczorów między 13 a 14. Dokładnie. Czyli kiedy miał być odłączony od reszty? 10. 10. Ale umrzeć miał dopiero 14, tak? 14, tak. Czemu? Żeby się później wypełnił obraz. Żeby się tak nie stresował, żeby się przygotował, tak? Żeby się wszyscy mieli czas przyglądać, tak? W różny tam sposób. I już wiadomo, że się to zaczyna, tak? Już mniej więcej wszystko trwa. A poza tym to jest kolejne 3,5, nie? Niby 4 dni, ale 10 to tam w różnych tam momentach, żeby było przynajmniej 3,5. To jest bardzo ciekawe, prawda? Bo 3,5 to jest połowa 7, tak? I 3,5 to jest okres próby z wielu tam punktów. Tak? Bo to jest 7 połówek. I to jest... Wiele rzeczy się działo właśnie w tym czasie. Różne okresy prób. Każde przesiewanie trwało 3,5 roku, prawda? Boże 5 minut trwa 3,5 roku. Bo jeżeli dzień to 1000 lat, to 3,5 roku to wychodzi 5 minut. No. Ale jeżeli tutaj, że mieli przetrzymać u siebie aż do 14 dnia miesiąca, czyli on miał nie być zabity w tym czasie, prawda? Czyli był pilnowany. Mogę? Tak. Proszę bardzo. Tak mi się skojarzyło, to teraz właśnie oddzielenie tego baranka od reszty stada, a aresztowanie, jak to powiedzieć, na ówczesne czasy Pana Jezusa. Mm-hmm. Został oddzielony od reszty świata. Tutaj baranek był przygotowywany do ofiary. I tutaj Pan Jezus też był przygotowywany, tylko że najpierw był przesłuchiwany, odbywał się nad nim sąd. I dopiero wtedy, po tym, jak go fałszywie oskarżyli, Pan Jezus został ukrzyżowany. Natomiast baranek po prostu został oddzielony i został nam pokazany właśnie jako tak antytyp przez to, co Bóg postanowił, że czyściutki, bez najmniejszej plamy i skazy, całkiem w odosobieniu dala od ludzi. Dotąd, dopóki nie nadszedł odpowiedni czas na ofiarę. I Pan Jezus też był oddzielony od tłumu, bo jeżeli chodzi o jego oprawców, no to nie, bo go cały czas trzymali pod strażą i
no i znęcali się nad nim. A to można, nie wiem, no bo mieli Watykan na wspomnienie. Dobrze, dziękuję bardzo. No jak siostro ochłonisz, to wtedy dokończysz myśl. Dlaczego jeszcze to było w ten sposób? Znaczy, powiedzmy sobie, co miało miejsce 10 Nisan? Kiedy Pan Jezus został odłączony? Kiedy wjeżdżał do Jerozolimy. Dlaczego został odłączony? Co to znaczy, że został odłączony? I od tej pory zaczęto go pilnować w ten sposób. Podjęto ci kapłani, najwyższy kapłan z kapłanami podjęli decyzję, że Jezusa trzeba koniecznie, że tak powiem, unieaktywnić, bo staje się niebezpieczny dla nich, bo ludzie bardziej idą za nim niż za nimi. Jest dla nich dużą konkurencją. Stanowi dla nich duże niebezpieczeństwo. I oczywiście, tak jak nasz rząd, taki tamci, znaleźli pretekst i mówi od razu oficjalną wersję, mówi najwyższy kapłan, lepiej, żeby zginął jeden człowiek, niż ma zginąć cały naród. O właśnie. I to chciałbym, żebyśmy razem przeczytali. Dokładnie. Przeczytajmy sobie. To jest Ewangelia Jana, rozdział 11. Ewangelia Jana, rozdział 11. I od wersetu 45. Ewangelia Jana, rozdział 11, od 45 do końca. Bo od wersetu pierwszego to jest i zachorował niejaki Łazarz z Betanii, a potem umarł i ta kwestia ze wzbudzeniem go. I od wersetu 45 jest właśnie to, co nas teraz bardzo interesuje. Bezpośrednio po wzbudzeniu Łazarza jest werset 45 i do samego końca, czyli do 57. Chodź, Emilko, przeczytasz. Czyli Ewangelia Jana. Rozdział 11, wersety do 45 do 57. Akurat mi się otworzył przekład Dobrowskiego, więc trzymajcie, jaki tam macie u siebie. Wielu tedy z Żydów, którzy byli przeszli do Marii i ujrzeli tego dokona, uwierzyło w niego. A niektórzy z nich poszli do faryzeuszów i oznajmili im, co uczynił Jezus. Zabrali tedy przedniejsi kapłani i faryzeusze radę i mówili: cóż mamy począć? Człowiek ten wiele cudów czyni. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy w niego uwierzą i przyjdą Rzymianie i zabiorą kraj nasz i naród. A jeden z nich, imieniem Kajfasz, który był w owym roku najwyższym kapłanem, rzekł do nich: wy wcale nie wiecie, ale nawet się nie domyślacie, że lepiej byłoby dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niż żeby cały naród miał zginąć. Chodzi o rodzaj ludzki cały. A nie mówił tego sam z siebie, ale będąc najwyższym kapłanem w owym roku, prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród. I nie tylko za naród, ale żeby wszystkie rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Od owego dnia tedy umyślili go zabić. Jezus zatem nie chodził już jawnie między Żydami, ale odszedł stamtąd ku okolicom w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim, i tam wraz z uczniami przebywał. A zbliżała się Pascha Żydowska i wielu ludzi z okolicy wybrało się do Jerozolimy przed Paschą, aby się poddać oczyszczeniu. Szukali też Jezusa i mówili jedni do drugich, stojąc w świątyni: co myślicie, dlaczego nie przyszedł na święto? A przedniejsi kapłan i faryzeusze wydali polecenia, aby każdy, kto się dowie o nim, gdzie przebywa, doniósł o tym, ażeby mogli go pojmać. No właśnie. Czyli rano wszedł jako król do Jerozolimy, prawda? Rzucali mu pod nogi te gałązki palmowe, a potem przyszedł
i zbudził Lazarza jeszcze, nie? Czyli ile rzeczy. Zobaczcie, że to było tego samego dnia. Czasem nam się to nie łączy, prawda? Że to było tego samego dnia. Ale to wtedy było. Wtedy go sobie odłączyli, postanowili go zabić. Baranek został wybrany i odłączony, żeby to właśnie on został zabity. Postanowiono już, że koniecznie, to nie ma wyjścia, już nie ma. No właśnie. Był odłączony też, czyli usunął się na pustynię, tak? Żeby nie mogli pochwycić. No. A ten baranek tam jeszcze był odłączony między innymi dlatego, że on ma być zupełny, tak? W sensie bez skazy. I jeszcze przez te kilka dni mogło mu się coś stać. A wtedy już nie byłby barankiem bez skazy. Bo przecież jak jest, jakby był razem z innymi, to jeszcze mogłyby się zacząć buść, powiedzmy, albo cokolwiek mogłoby się mu stać. A tak był odłączony, pilnowany, spokojnie tutaj, sam, nic mógłby się nie stać jeszcze do odpowiedniej chwili. Tam jeszcze chodzi mi jeszcze po głowie taki, taka jedna myśl, która nie wiem, czy to jest najwłaściwsza myśl, czy nie, ale zwierzęta do zabicia odłącza się od pozostałych zwierząt po to, już nie daje im się jeść. Pozostałym zwierzętom daje się jeszcze jeść. Tym przeznaczonym do zabicia już się nie daje jeść. Po co? Po to, żeby się oczyściły, żeby to, co mają w przewodzie pokarmowym, żeby zeszło i żeby nie było nieczystości niepotrzebnych przy zabiciu. O, bardzo dobra, bardzo ciekawa myśl. I też na pustyni, nie? U Pana Jezusa też były rafinacyjne, że tak powiem, doświadczenia. Doświadczenia rafinacyjne, które go oczyszczały, czyli go jeszcze egzaminowały wszystko, co cokolwiek było do przeegzaminowania. Szczególnie w Getsemane, nie? Już trwałem potem, aż się poci. Tak. Siostro Danusia, jakbyś mogła trochę głośniej? Ja właśnie chciałam powiedzieć, że tam w Getsemane to pocił się krwawym potem nasz Pan. To go też oczyszczało przecież. No właśnie. I próbowali go zabić, ale nie mogli. Praktyczna strona tego odłączania tych zwierząt przeznaczonych do zabicia. No a poza tym, jakbym był głodny, to się też tak bardzo nie rzucał, nie? Podejrzewam, że to też były te najbardziej ogniste doświadczenia takie umysłowe Jezusa w tych, bo on już wiedział, przecież on dokładnie wiedział, kiedy ma być zabity. I praktycznie jemu było trudno nawet oderwać od tego wzrok. A to tak, wchodzi do Jerozolimy, tu rzucają przed nim te płaszcze i te przedstawia się, że jest królem, przyjechał na oświęcił oślicy i tak dalej. Te palmy. Wchodzi do świątyni, a tam handel kwitnie, no bierze i to, że tak powiem, przegania towarzystwo, psuje interes Annaszowi całkowicie, bo to było nazwane targowiskiem Annasza. I mu rozwala interes. Ci zaczynają być wściekli, bo tutaj najlepszy czas na sprzedawanie tych baranków, a tu przychodzi taki jeden i cały interes psuje. Więc no już wściekłość ich ogarnia i oni postanawiają, nie. Jeszcze cuda robi. Jeszcze cuda robi i ludzie idą za nim, to tłumy idą za nim. A on tu już myślami, on już jest w tym, że tu godziny mu zostały do śmierci, a jeszcze musi iść do Łazarza, bo Łazarz umarł właśnie i trzeba go wzbudzić.
I dlatego też między innymi Jezus wcale tam nie kipi radością, że wreszcie się wypełnia, że wreszcie Królestwo Boże nastaje, że On tu się przedstawił, ludzie idą za Nim, to chyba już będzie wszystko dobrze. Nie, On wiedział, że cały czas on to się działo jakby obok Niego, to wszystko, co się działo. Obok Niego. Oczywiście emocjonalnie On tam się angażował, jak rozganiał w tej świątyni tych handlarzy, no to emocjonalnie się angażował w to wszystko. Z tym, że to też raczej myślę, że to było takie powierzchowne zaangażowanie, bo ten smutek już go nie opuszczał. No nie było możliwości, żeby w takiej chwili, kiedy on wiedział, że już było to odliczanie godzin, tak? A on jeszcze ma tyle rzeczy na głowie. To było to oczyszczanie takie ostateczne. Dziękuję. Dziękuję. Kiedy przestał się obawiać? Kiedy już nastał czas. Tak, kiedy już nastał czas, nie? Zobaczcie, jak skończył modlitwy tam w Getsemane, to już na spokojnie, już się uspokoił i już szedł. Tak. I nie stawiał oporu, już wiedział, już był wzmocniony, już bez problemu dalszą część zniósł. Włącznie z tym, nawet swoich uczniów. Tak, i pociesza swoich uczniów. I później jeszcze miał dostatecznie dużo siły, żeby nieść tą cięższą część krzyża, nie? Najpierw sam, potem cięższą część krzyża. Dał radę, bo to już końcówka. Dokładnie wiedział, że już ten ostatni dzień, już był spokojny. I jak już go tam atakowali wszyscy, to już był bardzo spokojny. Się uspokoił na te ostatnie godziny już. Wiedział, że jest dobrze. To jest bardzo ciekawą sprawą, że tam się w Getsemane się bodził, się aż krwawy potem, czyli roztrzęsienie emocjonalne do granic, a później spokój. Dlaczego spokój? Widać, że to się wszystko wypełnia według planu Bożego. Dokładnie, czyli prawdopodobnie miał wątpliwości, czy wszystko wypełnił dobrze. A wtedy Pan Bóg objawił mu, w sensie objawił mu, zrozumiał wersety, które do tej pory nie rozumiał. Te, które my dzisiaj widzimy, mówimy, no przecież są oczywiste, że On miał to dokonać. Najwyraźniej Pan Jezus do tamtej chwili nie do końca je rozumiał. A wtedy zostało mu otwarte, że tak, to się zgadza, to wtedy i że zostanie wzbudzony. I gdy zobaczył w Piśmie Świętym, że tak ma być, że to się stanie, że to jest widoczne, prawda? No to mówi, jest okej. Wtedy już tego rodzaju problemów nie miał. Miał inne oczywiście, ból fizyczny, nieprzyjemne. Na pewno to były te psychiczne, jak go oskarżali o coś, czego nie zrobił, prawda? Jak go tam wyszydzali, wyśmiewali, to wszystko jasne. Ale miał wewnętrzny spokój, że przed Ojcem jest okej. Przed ludźmi będzie jak będzie. Przed ludźmi on się nawet nie próbował tłumaczyć. No, co chcieli, to mówili. To do niego jakby już nie docierało. Wiedział, że to nie ma sensu, bo to mają być argumenty na jego oskarżenie. Wręcz pamiętamy, że w pewnym momencie, jak im brakowało argumentu, żeby go skazać na śmierć, to im pomógł. Nie? Czy więcej potrzebujemy dowodów, jak się odezwał, nie? Tak. Pomógł im, bo nie mogli znaleźć argumentu, żeby go jednak zabić. Tak. A zwłaszcza, że ten Kajfasz powołał się na samego Boga. W imię Najwyższego. Powiedz nam, czy ty jesteś Synem Najwyższego? A on mówi tak, jak powiedziałeś. No właśnie.
No właśnie. Więc to niesamowita sprawa. No dobrze. Czy jeszcze jakaś myśl do tego, do tej części tematu? To następna część. Zabije go całe zgromadzenie Izraela. Co to znaczy? Czy to znaczy, że wszyscy z Izraela przyjdą i będą i zabiją tego konkretnego baranka? No nie, ale ich przedstawiciele. Z każdego domu. No, czyli każdy miał mieć w swoim domu baranka, nie? Nie wszyscy przychodzili do jednego baranka, żeby go zabijać, prawda, tam w typie. A w antytypie nie wszyscy przyszli zabić Jezusa, nie? Ale zabije go całe zgromadzenie Izraela, tak? W jaki sposób? Tak jak powiedzieliście, tak? Że przez swoich reprezentantów. A kto był ich reprezentantami? Kapłani. Kapłani, tak? A dlaczego? Dlatego, że naród żydowski był narodem wybranym, narodem Bożym, a kapłani byli pośrednikami między Bogiem a ludźmi. I oni zabijali cały ten naród. Nie no, ale jak byli pośrednikami, no to czy rządzili? Jak? Skoro byli pośrednikami, to czy mieli rządzić? Kapłani mieli rządzić? Kapłani nie mieli rządzić. Rządzić miał król. Ale w ogóle w pierwotnej wersji to rządzić miał Bóg. Przez sędziów, których... No ale ci chcieli mieć królów. Bóg mówi, dobrze, niech tak będzie, jak chcecie. No ale później odebrał im królów. No tak, później odebrał im królów. Znaczy, może nie odebrał, ale powiedział już więcej królów. Nie będziecie mieli, aż przyjdzie ten, który będzie miał do tego kwalifikacje. No i... No więc co? No więc zaczęli rządzić kapłani, nie? Tak, kapłani. Tak. Mieli na to pozwolenie? Oni sobie uzyskali na to pozwolenie. Co wzięli? Dlatego, że popatrz na sytuację z Piłatem, który był Rzymianinem, poganinem, a tym królem Herodem, który był Idumejczykiem. Idumejczyk, czyli był potomkiem Ezawa. No tak. Z linii Ezawa. I kapłanami. Nie? I w zasadzie ci przyprowadzili go do Piłata, no ale Piłat mówi, bo on przedstawiciel władzy, cesarza, ale Piłat mówi, ale tu jest król akurat, no to odeślijcie go do króla, to jest to w jego jurysdykcji. No i ten poszedł, zaprowadzili go do Piłata, Piłat zaczął go przesłuchiwać, ale Jezus nie chciał w ogóle z nim rozmawiać. No i to ten się zniechęcił i odesłał go z powrotem do Piłata. No to tak to było? Nie, przepraszam. A tak było, tak było. Tak było, że Piłat go odesłał do... No w każdym razie odsyłali go jeden do drugiego. Tak. Naszedł do Kajfasza się głównie. Tak. W każdym razie, no tam... Czyli oni już weszli w komitywę, że to niby okupant, niby... Ale już wszystko dobrze, już wszystko gra. I oni już byli dogadani. A według Bożego zamierzenia, w jaki sposób to powinno wyglądać? Kto miał rządzić nimi? Skoro nie było królów? No dobrze, ale
że tak powiem, a na ziemi te ci widoczni, którzy mieli być ich wodzami? Kiedy zadali Jezusowi pytanie, czy płacić cesarzowi podatek, jak mówi, cesarskie dajcie cesarzowi, a co boskie Bogu. Tak, no ale cesarz też tam był, że tak powiem, no na zasadzie, że mam władzę nad wami, bo mam wojsko i tak dalej. No tak, tak. Ale wśród nich, w samym narodzie żydowskim, to kiedykolwiek zostały zniesione to, że mają sobie wybierać przedstawicieli starszych, no, sami? Raczej nie, raczej to było ciągle, no z tym, że oni z tego zrezygnowali, o czymś zapomnieli. To tak jak zapomnieli, przecież do króla, tam nie pamiętam jego nazwiska, jego imienia, znaczy, ale oni zapomnieli, że trzeba obchodzić Paschę, tak? Jachiasza, czy tam któregoś tam... Tak, no. Tak. I dopiero tam przy remoncie świątyni księgi zostali, no i ten zaczął, pisarz zaczął czytać. Ty mi patrz, to przecież Pascha dochodzi. To wszyscy przygotowywać się do Paschy. I reformę dopiero zrobił. Także oni zapomnieli o tym. To jest tak jak chrześcijanie zapomnieli o chrześcijaństwie. O podstawowych zasadach. Weszli w kult i teraz święta Maryjki idą, a nie chrześcijaństwo. Się powiedz. Nie, bardzo dobrze mówię. No. Właśnie, że tak powiem, powinno to inaczej wyglądać, ale co sobie ludzie robili, no to robili, nie? A Bóg mówi, no tak se robicie, to co mam zrobić? Będę to uznawał. Jak se żeście wybrali, tak se zróbcie. I zobaczcie też, że nawet przy wydaniu Jezusa na śmierć, tak ostatecznie, to kto za to zdecydował? No ostatecznie Piłat zadecydował. Nie? Piłat to... Jak? Powiedział, że ja... Aha, nie, no tak, lud. Lud zadecydował. Lud podburzony przed kapłanem. Lud podburzony przez kapłanów. Znaczy, ale jednak lud. Bo decyzję wydał Piłat. Bo decyzję wydał Piłat. No bo, nominalnie tak. Bo on do tego, w tym, że on był chętny wydać, znaczy uwolnić Jezusa. On był chętny. On wiedział, że to jest człowiek niewinny. Dlatego tam go ubiczował. Wyrok wydali Żydzi. Tak? Wyrok wydali Żydzi, prawda? Akurat ci, którzy tam byli. A co to za Żydzi tam byli w tamtym czasie? No, to byli kapłani, którzy przemawiali w imieniu ludu całego. No tam byli kapłani, ale nie tylko. Tam była cała masa ludzi. Cała masa ludu. A skąd się wzięli ci ludzie tam? No, przyszli na święto. Przyszli na święto Paschy, prawda? A był obowiązek, że na święto Paschy, między innymi, wszyscy ludzie z całego Izraela mają przyjść do Jerozolimy. Więc to byli ludzie z całego Izraela. Całego Izraela, tak. Nie to, że... I to raczej bardziej z tych dalszych części, bo oni, ci z bliższych części, to jeszcze następnego dnia mogli przychodzić. Ale ci z dalszych to już przyszli wcześniej, no bo wiadomo, z dalszej części do dłużej czasu. No to, że tak powiem, to już mniej, to już też, nie? Ale chodzi o to, że to byli ludzie z całego Izraela. To nie byli tylko ci, którzy mieszkali w Jerozolimie. To nie byli ci, którzy akurat przypadkiem byli na placu. Bo to nie było tak, że tam oni tam przypadkiem byli. To byli ludzie z całego Izraela, którzy tu przyszli, tu się działo, tu różne inne rzeczy, prawda? I to byli reprezentanci całego Izraela, którzy przyszli w tym czasie do Jerozolimy. I oni byli podburzeni przez lud. Że to jest ten wichrzyciel, buntownik. On tu, tutaj, że tak powiem, chce być tym kolejnym, tym Mesjaszem, który tam pociągnie za sobą tych i jeszcze tutaj zrobi problemy. I oni wcale niekoniecznie wszyscy ani byli wcześniej przy tym wejściu Jezusa przez bramę, ani przy wzbudzeniu Łazarza. To byli różni ludzie. I jak to w tłumach, jedni krzyczeli tak, drudzy krzyczeli tak, no ale jak kapłani wskazują, że ten jest wichrzyciel tak. I trzeba ratować, tak? No to jak nie wiesz co, no to wołasz tłumem. Kogo mamy słuchać? No kapłanów.
Oni wiedzą lepiej przecież, tak, nie? Oni mieli sprawdzić, czy to jest Mesjasz. Tak. Ale popatrzmy jeszcze na jeden aspekt tego. Jak Bóg dozwalając na błąd ludziom, jakie niesamowite rzeczy, to proroctwo nie miałoby szans się wypełnić. Nie miało szans, by się wypełnić proroctwo o zabiciu baranka. Ten typ nie miałby szans się wypełnić, ponieważ to byłoby już święto, tak? Ale że oni zapomnieli o tym i to święto dopiero o dobę przesunęli później, to mówią, to tu jeszcze zanim co, to przed świętem jeszcze zdążymy. No i rzeczywiście zdążyli, z tym, że nieświadomie, to już był 14 Nisan. I oni właśnie dokładnie w datę tego, kiedy mieli zabić baranka, zabili Jezusa, a baranka dopiero później, bo to był dzień przygotowania baranka według nich po prostu. Tak, tak. No i praktycznie wszystko się wypełniło, dlatego że miało szansę się wypełnić, dlatego że byli w błędzie. Bo gdyby nie byli w błędzie, no to już by świętowali, już by do Jezusa nie mogli zabić w tym czasie, no bo było święto. No. Święto nikogo nie zabija. Niesamowite to jest, że Bóg dozwolił na błąd, na pomyłkę, po to, żeby właśnie no, wypełnił się ten typ. I zabiło go całe zgromadzenie Izraela, którzy się tam zebrali z różnych miejsc i przez swoich reprezentantów. Nawet jeśli nie wszyscy osobiście, to nie musiało być wszyscy osobiście. A tego swojego baranka zabili 24 godziny później. No nawet nie, no, nawet po prostu tego dnia, tylko że przed koniec. No tak, tak. Pod wieczór 14 Nisa. Tak, kiedy Jezus... co nie było uważane za święto. Umierał, to wtedy oni no, przymierzali się do zabijania baranka. Między innymi dlatego jeszcze, że ten kolejny dzień był szabatem, nie? No tak, tak. Więc nie można było zabić baranka w szabat. Trzeba było go zabić przed szabatem. Mm-hmm. No. Czyli no kiedy, to praca. Tak, czyli kiedy Jezus wisiał na krzyżu, to oni zabijali baranka. Nie wiem, raczej. Bardzo to ciekawe. Bardzo ciekawe. Czy jeszcze ktoś ma jakieś myśli do tej części tematycznej? Jeżeli nie, to ostatnią częścią tematyczną odnośnie tego wersetu, którą tam jeszcze bym chciał, żeby poruszyć, to jest, kiedy to w tym roku wypada. Bo wypadałoby o tym porozmawiać wreszcie, nie? Znaczy, ja myślę, że no to kwestia, trzeba było wziąć i policzyć. No prostu. I właśnie weźmy i policzmy. Ale... ja tutaj mam przygotowane, także... Ale jak masz przygotowane? Mamy z jednego ze starszych, no po prostu miejsc, gdzie jest opisany sposób obliczania, żeby mieć bez problemu, to jest taki, że data oblicza się w następujący sposób. Bierze się czas Greenwich, tak? Czyli ten tak zwany wzorcowy, ten wzorcowy, który jest w obserwatorium w Greenwich. Które zostało wybrane jako wzorcowe, dlatego żeby na naszej półkuli wyznaczyć dla nich czas. No ale czas Greenwich nie jest dobrym czasem, prawda? Bo interesuje nas czas jerozolimski, czyli taki, jaki był właśnie w Izraelu w tamtym czasie. No ale nie mamy podawanego wprost czasu jerozolimskiego, tylko musimy go sobie wyliczyć. Do czasu Greenwich trzeba dodać 2 godziny i 21 minut. No ale czas Greenwich jest podawany publicznie, wystarczy wpisać równonoc wiosenna 2022 rok według czasu Greenwich, prawda? Ja sobie to jeszcze piszę po angielsku, bo dzięki temu od razu jest ten czas, czyli UTC, tak zwany czas UTC. Spring Equinox 2022 Greenwich. I to w tym roku wypada 20 marca, o godzinie 15.33. 20 marca. 20 marca o 15.33. Więc
Dodając 2 godziny 21 minut, to jest godzina 17.54. Prawda? Czyli to jest ciągle przed 18. 6 minut, ale jednak przed 18. Więc interesuje nas 20, a nie 21 marca. Według naszej rachuby. Bo przed 18 to jest ten dzień. No i teraz pytanie. Interesuje nas nów księżyca najbliższy, prawda? Tej dacie. W okolicach 20 marca mamy poprzedni, jest 2 marca o godzinie 17.34, a kolejny 1 kwietnia o 6.24. Wszystko według tego czasu Greenwich, prawda? Czyli 2 marca 17.34, 1 kwietnia 6.24, ale po dodaniu 2 godzin 21 minut, no to nie wychodzi 2 marca, tylko wychodzi 3 marca poniekąd, prawda? Bo to już będzie 19 tam ileś. No dobrze, ale można sobie popatrzeć, kiedy jest pełnia też poniekąd, bo pełnia jest 18 marca. No więc co jest bliżej, poprzedni czy następny? No. Ale czy to jest ta pełnia wizualna, czy to jest ta pełnia... Ja mam po prostu jako pełnia. Bardziej astronomiczna. W każdym razie według tego samego sposobu liczona, co ten, co równowód. No, no. Bez znaczenia, która to jest, to jest według tego samego sposobu liczenia. I ona jest o 8.20 rano 18 marca. Ale powiedzieliśmy sobie, że ta równonoc jest 20 marca, prawda? Więc widać, skoro jest pełnia 18, no to bliżej do następnego nowiu będzie, prawda? Niż do poprzedniego, więc trzeba iść dalej. Więc wychodzi, że pierwszy Nisan to jest do tego nowiu, który jest 1 kwietnia o 6.24 rano. Więc zaczyna się ostatniego marca, tak? Ostatniego marca o godzinie 18. I to jest pierwszy Nisan. Jeżeli się nigdzie nie pomyliłem. Jest to pierwszy. No, więc jeżeli się nie pomyliłem, dodając do tego 14 dni, tak? No to wychodzi, że 14 Nisan zaczyna się 13 kwietnia. 13 kwietnia o 18. No i to byłaby nasza data pamiątki. Jeżeli się nigdzie nie pomyliłem, to 13 kwietnia o godzinie 18 by miała miejsce pamiątka. I to w tym roku jest środa. Tak? Marzec, kwiecień, 13 środa. Środa, 13 kwietnia od godziny 18. Jeszcze zobaczymy, co powiedzą bracia, którzy mają większą astronomiczną wiedzę niż my, ale według kalendarza tak to wychodzi. No, zobaczymy jeszcze, co będą pisali, bo na pewno będą te obliczenia podawane, żeby każdy mógł sobie sprawdzić, ale tak już, żeby można się było przygotować, że wygląda mi na to, że to będzie 13 kwietnia od godziny 18. 14 miesiąc się zaczyna. No dobrze, czy ktoś jeszcze tutaj do tego tematu chciałby coś dodać, jakieś myśli? Jeżeli nie, to będziemy kończyli. To już jest dla nas po 13, prawda? Jakbyśmy zaczęli następny werset, no to tam jest, wezmą krew baranka, pokropią nią o drzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. No i będziemy mieli o czym mówić, nie? Jest sporo myśli, myślę, że nie ma co zaczynać nowego tematu. Także dziękuję bardzo za dzisiejsze rozważania, no i zapraszamy za tydzień. Dziękujemy.
Dziękujemy. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.